też z Jukona, bo było mi głośno. O kim? Rozpoznanego tutaj jednym z tych miast. To jest wszystko bardzo dramatyczne. Z jednej strony widzimy wezwanie do działania i uruchomienie jednostek wojskowych, gdzie ruszają czołgi, transportery opancerzone, ale z drugiej strony widzimy efekty tego typu działania. Jeden z takich newsów, które tutaj zmiany na ziemi nam podają w takim materiale o tej sytuacji, kiedy to czołg ukraiński jadąc z szosą zostaje zablokowany przez zwykłą ładę Niwę, znacie ten samochód taki terenowy, który tam sobie w poprzek czołg, czy jak dowiadujemy się z tego materiału, szkody żadnej tej ładzie nie zrobił, zatrzymał się, a żołnierze, tak powiem, którzy tym czołgiem jechali, wyszli i się poddali. Ale ukraińskiej armii na razie to wielkie znak zapytania, ale to tutaj, to, jeżeli to prawda, to teraz czytamy, no to jak na Krymie było, tak tutaj się może okazać, że podobnie tym bardziej, sam oglądałem taki film, już się to porobione jest, jak najczęściej widać przez, powiedzmy, aparaty komórkowe, prawda, gdzie jakość tych nagrań nie jest najwyższa, przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko ich autentyczność. W jednym z miast widzimy tutaj tej części wschodniej Ukrainy, jak pułkownik rosyjski przedstawia się zresztą, że reprezentuje rosyjską armię, że jest rosyjskim pułkownikiem, że od tej pory on tutaj dowodzi, ma przed sobą kilkudziesięciu stojących w szeregu milicjantów ukraińskich i przekazuje im po prostu informację, że wyznacza jeszcze swojego pełnomocnika, zastępcę, że się mają go słuchać, że mają oczywiście trzymać w porządku, żeby nie było szan, no i mają wydane chęć tych rosyjskich rozkazów słuchać. Słuchajcie, w ogóle jak będziemy kiedyś, mam nadzieję, studiować tę historię nie z świata, który już prawie zaginął w konfliktu z Betel, był czy Zelen, ale który jakoś wyjdzie z tej tutaj, można powiedzieć, okresji szczególnie naszej części Europy, no to będziemy wspominać to zupełnie jako swoiste kuriozum, jako wydarzenia nie mające precedensu. Dwa państwa sąsiadujące obok siebie i tego typu sytuacje właśnie. Do państwa dyktuje tym milicjantom drugiego państwa, że mają się go teraz od tego momentu słuchać. Więc te informacje dwie, jedna filmowa, druga właśnie tutaj za zmiany na ziemi, pokazują, że to morale ukraińskiej armii może być absolutnie, że tak powiem, pod wielką kreską i te wszystkie wysiłki zobaczymy. Faktem jest, jak donoszą tutaj agencje i jeszcze wszystkim sami Ukraińcy, w Kijowie informują, że odbyła się swoista bitwa, jeśli chodzi o Lechnisko, to akurat, o ile pamiętam, dotyczyło z miejscowości Kramatki. To jest odbicie lotniska ze strony tutaj tych separatystów, tak zwanych, to używam świadomie przez wojska tutaj już ukraińskie, ale jak twierdzą separatyści, oni kontrolują całe to miasto. W związku z tym, no, można powiedzieć, to jest chyba tylko i wyłącznie sukces zupełnie, można powiedzieć, taki lokalny i chyba nie aż taki wielki. Możemy też pokazać sytuację, w której to naprawdę wygląda nieprzyjemnie, kiedy jeden z kandydatów na prezydenta Ukrainy, a wiemy, że te wybory są już ogłoszone, mają się odbyć w maju, w tym samym czasie, kiedy się odbywać będą wybory do Parlamentu Europejskiego, właśnie prorosyjski kandydat, który gdzieś tam wystąpił i bardzo mocno argumentował na rzecz interesów rosyjskich, został po prostu pobity przez Ukraińców. No i to też będzie z tego, jest afera. I z takich, powiedzmy, newsów, które w tym wszystkim należy wymieniać, żeby tą panoramę informacji jakoś zagęścić, to do niedawna siedziała w więzieniu, była premier, prawda, Julia Tymoszenko, wzywa do tworzenia ruchu oporu przeciwko inwazji, jak mówi tutaj na wschodnią Ukrainę, Rosji, w związku z tym to jest jakby jej zachowanie, że jeżeli tam dojdzie do przechwycenia tej władzy już ostatecznie przez Rosjan, to ona tutaj nawołuje, aby powstał ruch oporu przeciwko temu, już teraz zapostawać, no i zaapelowała o stworzenie stanu wyjątkowego. To jest oczywiście bardzo takie radykalne podejście, ale rozumiemy, jak to wszystko się odbywa. Wspomniano i gorzej w Jełkowie, ponieważ tutaj, jak twierdzę, oczywiście to jest kwestia, że słuchamy nie dziennikarzy, powiedzmy niezależnych, że takie w ogóle istnieją, którzy informują nas o tej sytuacji na Ukrainie w sposób obiektywny, ale to akurat jest informacja ze służby, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Krutow właśnie mówi o Słowiańsku, że tam w Słowiańsku ma dowodzić tymi wszystkimi separatystami, rozpoznany personalnie
wysokiej rangi, można powiedzieć, oficer specnazu Gieru, słynnego rosyjskiego Gieru, kiedyś oficer Gieru, Igor Strielkow. Bardzo możliwe, że ta ilość, powiedzmy, informacji, dokumentów, jakie przedstawione, że ten człowiek to akurat on i on jest Gieru, no jest, jest to możliwe, jest to możliwe. No też Rosja po prostu krzyczy, mówi, przepraszam, krzyczy, może z niewłaściwą oświadcza, że oni nie ingerują w sprawy, tutaj Ukrainy, sami tutaj zrobili też duże hale i to nie dziwimy się, ponieważ dyrektor CIA, jak wiemy, to była wczoraj, wczoraj przedwczoraj był w Kijowie, no niby to miało być tajne, nikomu się to miało do publicznej wiadomości, nie, że tak to nie przedostać, a się przedostało, czy świadomie, że tak powiem, dali się zauważyć, mówię tutaj o dyrektorze CIA, że byli w Kijowie, czy też nie dają się ukryć tego, że dyrektor CIA był, oczywiście twierdził, że to jest taka wizyta, jak wszystkie inne wizyty w regionie, też będzie jeszcze w innych państwach, to każdy się nie naiwnie wie, że to wszystko wiąże z obecną sytuacją na Ukrainie. Rosja oczywiście wskazuje na to, że ten oficer tam był, dyrektor właściwie, natomiast no, amerykaniści w publicznej konferencji przyznali, że to prawda. Rosja się informuje o tym, że dyrektor CIA gdziekolwiek odwiedza jakiś kraj, no ale tym razem, ponieważ zrobiło się duże halo, Stany Zjednoczone przyznały, że dyrektor CIA był teraz w siłach w Kijowie, ale jak zawsze dyplomatycznie twierdzono, że tam to była rezonowa wizyta. Co dokładnie omawiano, nie wiadomo, z jednej strony właśnie służby specjalne Rosji uczestniczą bezpośrednio w operacjach już takich wojskowych, militarnych, zajmowanie budynków z udziałem broni, z drugiej strony oczywiście strona przeciwna, Amerykanie tutaj uruchamiają swoje służby specjalne, no dyrektor CIA osobiście w Kijowie, to ta wojna wywiadów na pewno bardzo mocno to tutaj się toczy. Kramatorsk, sobie żeby dokładnie powtórzyć nazwę tej miejscowości, jak wcześniej mówiłem. Jednocześnie zwraca się uwagę, że banki, które działają na terenie Ukrainy, banki rosyjskie, to też informacje z innych władz ukraińskich, finansują tą całą rebelię. Wskazywało się na różne przelewy, na karty płatnicze w dosyć dużych wysokościach, ludzi, którzy oczywiście uczestniczą w organizowaniu tych wszystkich akcji właśnie zajmowania budynków państwowych i administracji lokalnej na Ukrainie. Tymczasem też tu raportem biznesu zwraca się uwagę, że Miedwiediew, obecnie premier Rosji, wyraźnie mówi, że Ukraina stoi na krawędzi wojny domowej, no i że trzeba uwzględnić interes wszystkich grup etnicznych w tej nowej konstytucji, którą postuluje Rosja, gdyby mogła powstać, to by może rozwiązała tą sytuację, z jaką mamy do czynienia. Generalnie, kiedy mowa o tych bankach, to gdzieś szacuje się, że w ostatnim czasie 45 milionów rubli przeszło z tych banków rosyjskich jako finansowanie właśnie tej całej rebelii i jednocześnie wydaje nam się, że mnóstwo pieniędzy przepływa nie poprzez kanały przelewów bankowych, ale też i gotówką, jak zresztą to było powiedziane na Majdanie, a teraz jest też i we wschodniej tutaj Ukrainie. Tak, to w każdym razie oczywiście teraz Ukraińcy mają jakieś nagrania z podsłuchów, kiedy Rosjanie instruują bojówkarzy, czy pomaga im w tym wszystkim amerykańska CIA czy NSA, tego dokładnie nie wiemy, ale tutaj wszystkich podsłuchują, jak wiemy, o tym jeszcze tak jeszcze będzie. W każdym bądź razie mamy tutaj jeszcze oczywiście ciekawą informację, jeśli chodzi o Niemcy, bo jest nawet zaskoczenie, to tym razem za Forsal.pl, że Niemcy zdecydowały się, ale to będzie zwiększenie transferu gazu bez pośrednictwa z Niemiec. Niemcy kupują gaz z Rosji, a następnie na podstawie tej umowy, która powstała w 2012 roku z naftogazem ukraińskim, to jest firma RWE, niemiecka spółka energetyczna, w 2012 roku ta umowa już była podpisana, to nie jest świeża sprawa, że tu pod wpływem tej chwili tak nagle Niemcy się próbują, że tak powiem, no wspomóc Ukrainę, powiedzmy, ale ten wzrost ma być, w tej chwili mówi się o tym, że w ciągu 24 godzin jednej doby może być transfer gazu Niemiec przez Polskę na Ukrainę 4 milionów metrów sześciennych. No to nie jest aż tak dużo, no, ale trochę jest. Jest takie miejsce Hermanowice, gdzie możemy w Polsce granicę z Ukrainą, żeby półtora miliarda rocznie przekazywać. Tak. No jest to jakaś ciekawa sytuacja, że się ta ilość gazu zwiększa. Wiemy, że Ukraina w tej chwili no, stoi pod tym całym dyktandem, że jednak ten kraj może być zakręcony. To nie takie proste zakręcić, trzeba płacić kurę w Ukrainie, ponieważ kiedy zostanie zablokowany kurek dla Ukrainy, to jeszcze wcześniej zostanie zablokowany kurek
który ciągnie się w stronę Polski i Zachodu, ponieważ to wszystko jest ze sobą po prostu na tym życiu powiązane. I tutaj pod tym względem jakaś jest akcja realna. De facto zwyczajowo odbyło się wczoraj posiedzenie i spotkanie szefów NSZ państw Unii Europejskiej, którzy radzili nad tą obecną sytuacją. No i kolejne retorcje w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, to jest jakby może skromne. W tym przypadku chodzi o to, żeby zwiększyć listę nazwisk osób oraz firm, które będą miały tutaj te zablokowane powiedzmy konta, czy możliwość wyjechania na zachód. No to z punktu widzenia znaczenia takich powiedzmy sankcji, to są rzeczy zupełnie śmieszne. I pod tym względem, jeżeli coś tutaj Zachodowi się udało na razie przynajmniej pomóc Ukrainie, to jak czytam tylko o tym gazie, że tak powiem, który jest, ma być zwiększony transfer właśnie szef rosyjski trafi z powrotem przez Niemcy, Polskę na Ukrainę i to zwiększenie transferu z jakimś wydarzeniem, jakimś konkretem. No i ewentualnie zobaczymy, co ten CIA tam sobie majstruje. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o pomoc Amerykanów, to na pewno dużo będzie tutaj chyba informacji wywiadowczych, satelitarnych, czy podsłuchów przekazywanych właśnie tutaj do Kijowa, do rządu obecnego w Kijowie. A teraz przeniesiemy się, że tak powiem, na drugi biegun tej całej szachownicy światowych mocarstw. No tutaj oczywiście z wielkim oburzeniem możemy tylko odnotować to za Prison Planet, akurat krótka notka, jak te Amerykanie zaczynają protestować, ta cała gigantyczna machina podsłuchów realizowana przez NSA i Szkórzewska. Wiele krajów po tym, co Snowden ogłosił, co wreszcie dotarło do klasy politycznej, przykładowo Europejczyków, że postanowiono otworzyć własne sieci elektroniczne właśnie, których zasoby dane będą wykrążyły aż pewnych granic. I Niemcy są najbardziej tak zaangażowani w tworzenie takich systemów, mówi się o europejskiej sieci elektronicznej, takiej chmurze Schengen, która miałaby być, można powiedzieć, odporna na to, co mogą, jak to się mówi, robić Amerykanie. I tutaj, prawda, NSA już tutaj zaczyna rzucać taką jakby interpretację, że oto będzie łamane prawo międzynarodowe, handlowe, że oto dostawcy internetu z zagranicy nie będą mogli w Unii Europejskiej mieć normalnego dostępu, prawda, do tych usług, jakie inne firmy na terenie tutaj Europy będą miały. No jeszcze tego brakowało, żeby oni tutaj wydawali cokolwiek, że tak powiem, się odzywać. Ja mam bezczelnie prawo międzynarodowe, łamią nasze prawa obywatelskie, wciskają nam się na gigantyczną skalę do naszych telefonów, maili i jeszcze śmieją po prostu tutaj protestować, że coś im nie gra w prawie, jeśli chodzi o to, że tutaj w Europie próbuje się budować sieci internetowe, po prostu niezależnie od nich, po prostu śmiech i, że tak powiem, skandal w biały dzień. Nie mamy najmniejszych po prostu wątpliwości co do, że tak powiem, wrogiego charakteru tej instytucji przeciwko wszystkim ludziom na tej planecie. Wiemy, że wszystkie kraje szpiegują, natomiast oni są najbardziej rozbudowani, stworzyli największą sieć tego podsłuchu. No i w tym przypadku cały świat obywatelski, również i w Polsce ludzi wolnych, musi w sposób jednoznaczny protestować, jednoznacznie nagłaśniać i robić wszystko, żeby się uwalniać od tej opresji wielkiego brata z zachodu, bo oczywiście cały czas jesteśmy w opresjach i brat z wschodu i z zachodu. Tutaj z takich różnych jeszcze informacji, które tym razem może przejdziemy na nasz obszar taki, jeśli chodzi o Polskę. No cóż, pod biznesu tym razem minister Szczurek, Mateusz Szczurek, jeden bardzo młody człowiek na funkcji szefa tego ważnego resortu, już bez rangi wicepremiera, bo jedynie pan Rostowski miał tę funkcję, odszedł, zresztą wszyscy się cieszą, ale to, że z nami minister, to akurat w polityce chyba wiele fiskalnej się zmieni. Natomiast miasto ogłosił, że są takie zupełnie przyzwoite prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce, mimo tych po części tak, no chwali się, że spadnie minister Szczurek, że spadnie bezrobocie, kto wie, czy może podjęli 10%, no wszyscy wiemy, że to będzie 10%, ale wszyscy wiemy, że może by było świetnie, tak powiem, poprosić Polaków za rękę, żeby wrócili, byśmy skończyli tutaj jako mieszkający na cenie Polski po bezrobocie, bo na poziomie numer 20-25%, więc tutaj jest szefowanie tym argumentem, jest istotnie
śmieszne. I tutaj jeszcze jedna informacja, która jest kilka więcej, ale tak patrząc na nasze tutaj rozkłady czasowe, będę musiał jednak kończyć, zostawiając na kiedy indziej coś jeszcze. Ale gaz układu w Polsce jest znaleźć taki tytuł, taki materiał informacyjny, prawda, sekretarz rządzie Polskiej, jeśli chodzi o gaz układu. My jak wiecie, jesteśmy przeciwnikami absolutnie gazu układowego, wydobywania metodą szczelinowania. I to jakby zupełnie jest z powodów absolutnie tylko i wyłącznie czysto ekologicznych. Natomiast mógłbym się pokusić o bardzo prostą interpretację tego, co tutaj jakby czytamy. Ponieważ to, że my jesteśmy przeciwko gazowi łupkowemu, to nie znaczy, że nie potrafilibyśmy ocenić mechanizmu działania rządu, takiego, a nie innego, który w zasadzie pokazuje, że jest coś w rodzaju sabotażu tego procesu. Jeszcze raz powtarzam, z naszego punktu widzenia to dobrze, że gaz łupkowy w Polsce, że tak powiem, ma problemy z wdrożeniem. Natomiast to, jak to się dzieje, no to jest oczywiście jeden wielki skandal. I z tego punktu widzenia widać wyraźnie, że państwo polskie jest infiltrowane przez służby wielu różnych krajów, ale w tym przypadku myślę, że agentura wpływu rosyjska jest olbrzymia, ponieważ w ciągu tych kilku lat, kiedy miała powstać ta ustawa o gazie łupkowym, w zasadzie nic nie zrobiono. Teraz ma wchodzić dopiero na głowy rządu w konsekwencji Sejmu. Wycofują się takie duże firmy i koncerny jak Total, ExxonMobil, tutaj Tyson Energy, Marathon, on, to już myśli nie raczej zaszedł, się wycofują, cieszą się z tego wszystkiego. Powstał właśnie nawet raport NIK, który praktycznie no, zostawia się w tym sensie szukownictwie na działalności administracji rządowej i po części też lokalnej. To jest oczywiście krytyka tego, co się dzieje. Wiemy, że oszacowano na początku, że żeby wiarygodnie ustalić ile tego gazu łupkowego w Polsce, to trzeba było około 200 mieć tych odwiertów, natomiast w ciągu 6 lat powstało ich 51. Jeszcze raz powtarzam, nas to bardzo cieszy, że gaz łupkowy w Polsce akurat no, nie idzie pełną parą, a on się martwi nas, że nie jest to efekt świadomej polityki rządu, który mówi, że nie chcemy gazu łupkowego, nie będziemy żadnych licencji sprzedawać, tylko że jest to efekt, w mojej ocenie, działania, myślę, że agentury jednak rosyjskiej, która w sposób skuteczny ma tak duże wpływy w polskiej administracji, że przez tyle lat nie udaje się im tutaj tej administracji niczego skutecznego, jeśli chodzi o te samodzielce zrobić. Więc ktoś pomyśli, no jak to możliwe, więc my się cieszysz, że nie ma, że gaz łupkowy w Polsce się nie rozwija się na proceder, a z drugiej strony pokazujesz, no tak powiem, dlaczego tak się dzieje. No ale słuchajcie, mamy prawo do spojrzenia alternatywnego. To, że z powodów ekologicznych mamy takie zdanie, to nie znaczy, że cieszymy się z tego, że państwo polskie jest infiltrowane. Jeśli na coś się decyduje, nie potrafi czegoś wprowadzić w życie, to znaczy po prostu, że jest skuteczne. Tak bym chciał, żeby państwo polskie świadomie po prostu zrezygnowało z wprowadzenia tej technologii do Polski, a nie, że tak powiem, było poddawane presji obcych państw, obcych agentur i realizowało politykę, która właściwie ani w lewo, ani w prawo. No to nas tylko kompromituje. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Krótko, konkretnie wiesz, no bo dzisiaj rzeczywiście też na Koszykowej 28 był taki siwy, krępy Aldebaran.